Gościem Tour de Tour przed Mistrzostwami Świata w Australii jest Stanisław Aniołkowski. Witam Cię, Staszku. Witam, witam Ciebie, Adamie, witam wszystkich Państwa. Staszek w Belgii jeszcze na wyścigach, ale w niedzielę powrót do Polski, szybkie przepakowanie walizki i do Australii, tak? Tak. W niedzielę czeka mnie dość długa podróż. Zacznę o 9 rano wylotem z Brukseli, by po kilkudziesięciu godzinach zakończyć w Sydney. Staszku, powiedz, jak się czujesz? Dzisiaj jechałeś wyścig, jutro jedziesz kolejny. Jak noga, jak forma? Myślę, że forma sportowa jest całkiem dobra. Mocno potrenowałem ostatnio na wyścigach wieloetapowych, w tym na Tour of Britain, gdzie wyścig został przerwany, natomiast ja tam czułem się bardzo dobrze i też tutaj mamy dwa starty po pierwszym wyścigu. Jutro jeszcze jeden klasyk w Belgii, także myślę, że sportowo powinno być wszystko na wysokim poziomie. No w Anglii ten Tour of Britain, jak powiedziałeś, przerwany ze względu na śmierć królowej, ale no tam spisałeś się bardzo dobrze, finiszowałeś drugi i jeszcze pewnie apetyt był na więcej. Tak, no apetyt był na więcej, tym bardziej, że już na drugim etapie byłem czwarty. I wiem, że gdzieś, gdybym tam troszkę wcześniej zaczynał, to byłoby lepiej. Końcówka była kręta z krótkim podjazdem. No ale później już na piątym etapie byłem z przodu peletonu. Też zacząłem troszkę za daleko. W końcówce byłem przymykany, ale gdzieś nie odstąpiłem i to drugie miejsce zostało wywalczone. Wiadomo, chciałoby się więcej, natomiast też trzeba szanować to, co jest. Dużo ciężkiej pracy włożone w to przeze mnie, ale też przez drużynę, by gdzieś mnie osłaniać na tyle, na ile jaki pomoże. I cóż, no jestem zadowolony, chociaż no wiadomo, brakuje tego zwycięstwa. Teraz przed Tobą bardzo duże wyzwanie. Posypało się sporo krytyki na skład naszej drużyny, że tylko trzech zawodników i że właściwie żaden z Was no, nie jest specjalistą od tego typu terenu. Ta trasa jest trudna, ta trasa jest bardzo trudna. Te 12, najpierw ten podjazd pod Montkeira, prawie 8 kilometrów, no ale powiedzmy, że to można przejechać, to jest początek wyścigu, tam pewnie tempo nie będzie jakieś szalone. Natomiast później te 12 rund w mieście z dwoma podjazdami, naprawdę stromymi podjazdami, no to za którymś razem tam wejdzie w nogi, tym bardziej, że tempo jak to na Mistrzostwach Świata, no pewnie w końcówce będzie bardzo mocne i widzisz, jacy zawodnicy wystartują. Tak, no. Myślę, że w nowoczesnym kolarstwie nawet ten podjazd na początku wyścigu może się okazać kluczowym, bo jeżeli kolarzom przyjdzie do głowy ścigać się już na maksa od pierwszego podjazdu, nie wiadomo tak naprawdę, co ekipy mają w planach. Na Mistrzostwach Europy w zeszłym roku ścigali się od pierwszej góry i rozerwali peleton tak naprawdę po kilku kilometrach. Także myślę, że tutaj też no, poziom będzie naprawdę bardzo wysoki, patrząc na to, co prezentują, jaką formę prezentują teraz ci topowi kolarze, no to myślę, że to będą mistrzostwa, w których na metę będzie się przejeżdżać pojedynczo. No i to jest 270 kilometrów. 270 kilometrów. No ja myślę, że tutaj pewnie troszeczkę tak jak to tradycja Mistrzostw Świata, że tam na początku pójdzie jakaś taka ucieczka, może ten jedyny reprezentant Watykanu będzie uciekał na początku. Ale później na pewno tempo będzie. Powiedz, jak realnie oceniasz swoje szanse na takiej trasie. Jesteś w stanie na takiej trasie coś zrobić, myślisz? Pytanie, co określamy coś zrobić? Wejście w top 10? No to top myślę, 10, że to jest no powiedzmy top 10. No. Coś zrobić. No to wszystko zależy od tego, jakie będą nastroje, jakie będą taktyki poszczególnych zespołów. Jeżeli w mieście na tej rundzie, gdzie mamy 12 rund, dwa podjazdy chyba tak naprawdę, jeden po drugim, kilometrowe i one oscylują w około 10% nachyleniu na każdym z tych podjazdów, no to na pewno będzie to rzeź. I co mogę teraz powiedzieć? No mam nadzieję, że moja forma będzie na tyle optymalna, by być w tej pierwszej grupie, tak? Jeżeli nie ja, no to wciąż mamy Łukasza Owsiana, Maćka Bodnara, no na pewno będziemy się chcieli pokazać z jak najlepszej strony, tak? Nie lecimy tam na wycieczkę, tylko po to, żeby walczyć i pokazywać biało-czerwoną koszulkę na imprezie mistrzowskiej, tym bardziej, że Mistrza Świata już mieliśmy, no szkoda, że Michała nie będzie w tym roku z nami. No wielka. Ale wiadomo, ciężki sezon, też z Michałem rozmawiałem, trochę kontuzji, również choroby, więc no
tego, co mi Michał mówił, ciężko było mu się przygotować w 100% do tego wyścigu. Rozmawiałeś już z Łukaszem albo z Maćkiem o tych Mistrzostwach Świata albo z trenerem, z Tomkiem Brożyną, czy jeszcze nie rozmawialiście o tym? Znaczy z dyrektorem Brożyną rozmawiałem już wcześniej, pytał mnie, jaka jest moja opinia na Mistrzostw Świata, czy chcę jechać. Tak naprawdę no też nie wiadomo było, kogo wysłać, tak? Mieliśmy 6 miejsc, budżet się nie dopinał, wysyłamy ostatecznie 3 osobowy skład. Wiadomo, też jest to jakby pokłosem tego, że wysyłamy również młodsze kategorie. Myślę, że to dobry wybór, by ta młodzież też zdobywała doświadczenie i walczyła na tego typu imprezie, tym bardziej, że mamy duży potencjał. W ostatnich miesiącach mogliśmy czytać o wielu sukcesach juniorów, orlików, także mam nadzieję, że każda kategoria się pokaże z jak najlepszej strony. Może trochę presji zdejmą z Was panie, bo mamy bardzo mocną paczkę pań na wyścig elity kobiet i wydaje się, że no to jest grupa, która jest w stanie powalczyć o medal. No dokładnie, nasze panie będą w komplecie. Apetyty są duże po zeszłym roku, po fenomenalnej jeździe Kasi, więc no też będziemy trzymać za nie kciuki i oby powalczyły po raz kolejny o medal. Masz już w głowie ten wyścig, czy jeszcze na razie żyjesz tymi wyścigami, które jedziesz, a o tym będziesz myślał dopiero jak będziesz w Australii? Czy już gdzieś tam jakieś myśli chodzą? Myślę, że po przylocie do Australii spotkam się z chłopakami i przejedziemy pewnie część trasy, by zapoznać się z nią i wtedy będziemy mogli troszkę więcej powiedzieć na ten temat, no bo z wykresów możemy przeczytać jedno, a tak naprawdę później rzeczywistość to jest drugie. A możemy się tak umówić, że jak przejedziesz trasę, to spróbujemy się jeszcze raz połączyć, żebyś o niej opowiedział, jak to już tak naprawdę wygląda? Tak, myślę, że bardzo chętnie. Jak tylko Wi-Fi pozwoli w Australii, to jak najbardziej. Mam nadzieję, że wtedy już bez chrypy. Pogoda ma być nie najlepsza. No właśnie, a co z tą chrypą? Co to, skąd ta chrypa? No coś delikatnie, teraz mnie złapało jakieś przeziębienie, natomiast jeszcze do Mistrzostw Świata pozostaje ponad tydzień, także myślę, że szybko się wychoruje, nie jest to jakieś mocne przeziębienie. Gdzieś pewnie po tych deszczowych etapach na Wielkiej Brytanii, później w Polsce też pogoda mnie sprzyjała, trochę padało, a wiadomo, nie można leżeć na łóżku, tylko trzeba trenować, więc nawet w deszczu musiałem trenować, żeby przygotować się jak najbardziej optymalnie do Mistrzostw Świata. Ta pogoda zapowiada się nie najlepsza w Australii, tak się wydaje, że do Australii to się leci po słońce, a tam podobno pora deszczowa, może dosyć mocno wiać, no to też może skomplikować trochę ten wyścig. Może skomplikować, na pewno wyścig będzie dużo trudniejszy wtedy, aczkolwiek no, wyścig byłby trudny, jeżeli byłby upał, będzie też trudny, jeżeli będzie dość chłodno i będzie padał deszcz. Wiadomo, deszcz dodatkowo wyciąga z kolarzy energię. Trzeba też wtedy inteligentnie jechać, uzupełniać płyny, dużo jeść, bo taka pogoda naprawdę dużo zabiera. No zobaczymy. Tak naprawdę gdzieś tam widziałem w social mediach, jak Marta Lach wrzuca zdjęcia, więc pogoda na chwilę obecną jest. Na razie tak, na razie piękne zdjęcia, rzeczywiście. Ja też oglądałem i na razie to wygląda bardzo fajnie, no ale prognozy są nie najlepsze. Jak ty się czujesz, kiedy jest gorsza pogoda? No, zdaje się, że ty nie masz z tym, nie masz problemu z jazdą, kiedy jest chłodniej i deszczowo. Nie, no wiadomo, do warunków trzeba się tylko zaadoptować, dobrze ubrać i trzeba walczyć, no jesteśmy kolarzami, jeździmy bez względu na pogodę i ścigamy się bez względu na pogodę. No dobra, to na więcej przewidywań cię nie wyciągam, to w takim razie umówmy się, że z tej Australii jeszcze pogadamy, jak już przejedziesz tą trasę, jak zobaczysz, jak te podjazdy naprawdę bolą, to pewnie będziesz mógł powiedzieć troszkę więcej. Dokładnie. Staszku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Słuchaj, leć spokojnie w takim razie i do Polski, i z Polski do Australii. I jak pozwolisz, jak się złapiemy, to jeszcze pogadamy już potem o trasie, jak ona naprawdę wygląda. Tak, mam nadzieję, że uda nam się dzwonić jeszcze raz po rekonesansie. No i zdrowiej przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci za rozmowę, trzymaj się. Pozdrawiam, cześć.